ksiądz zapytał, co zrobić dla młodzieży, żeby ich wciągnąć. I myśmy wtedy walnęli o tej szkole pod żaglami. Ty walnąłeś. Ludzie wielcy są skromni. Przed tobą. Spokojnie po kolei. Wszystkie choroby przejdą, zobaczysz. Kardynał mi mówił, ja się założyłem z tatą, że nie będę jak dziś. Znaczy, inicjatywa piękna i myślę, że sprawdzona. Można powiedzieć tak, że przez 4 lata to się dzieje już i dlatego nas kolejna grupka jedzie, czy wybiera się, jutro pojedzie. Jest to piękna sprawa połączenia wychowania, połączenia formacji wiary, formacji religijnej przy parafiach w ciągu całego roku, w połączeniu oczywiście także z działalnością społeczną, charytatywną, wolontariatem, bo to jest jakby taki warunek sine qua non, żeby być w tej grupie, która potem płynie. No i oczywiście cały ten miesiąc szkoły pod żaglami, który niewątpliwie dla młodych ludzi dzisiaj jest czymś ważnym. Nie tylko dlatego, że mianowicie nie ma dzisiaj możliwości zwiedzania i pływania. Jest, ale bardzo często młodzież wybiera takie proste, łatwe, wygodne sposoby poznawania świata czy bycia razem z sobą. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to szkoła. Dlatego, że każdy, który był przez tydzień, a tym bardziej przez 4 tygodnie na małej przestrzeni, na małej powierzchni razem z innymi ludźmi i uczył się współpracy, uczył się cierpliwości, uczył się poświęcenia, to wie, jak wiele to daje, a równocześnie jak czasem bywa to wyzwaniem, czasem nawet wyzwaniem trudnym. Dlatego cieszę się, że ci młodzi ludzie będą się, gimnazjaliści zwłaszcza, będą się hartować przez ten miesiąc, ale równocześnie bardzo wierzę w to, że będzie kontynuacja tych działań wychowawczych, formacyjnych.